12 marca w świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Osinach odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Żorskiego Centrum Regionalnego. Na jubileusz zorganizowany przez Jadwigę Tabor i Urszulę Niechoj przybyły władze miasta, oświaty, nauczyciele, szkoły, a także przyjaciele i sympatycy. Nie mogło zabraknąć członków zespołu pieśni i tańca Osiny, którzy mieli ogromny wpływ przy stworzeniu centrum. Jubileusz od strony artystycznej przygotowało przedszkole numer 8, szkoła podstawowa numer 8 oraz szkoły ponadgimnazjalne, których to uczniowie recytowali wiersze o Śląsku, przedstawiali scenki teatralne posługując się gwarą, tańczyli tradycyjne tańce ludowe czy śpiewali typowe ludowe piosenki. Bardzo miło, jeśli Państwo będziecie mieli uśmiech na twarzy i z takim uśmiechem wyjdziecie z tej sali. Chcemy dzisiaj Państwu pokazać przebieg pracy dziesięcioletniej naszej. Nie chodzi o to, żebyśmy się pochwalili, ale chodzi, żebyśmy wszyscy sobie zdali sprawę, jak bardzo mocnym punktem u nas w Żorach i na Śląsku jest właśnie Żorskie Centrum Regionalne. Bardzo serdecznie witam Pana Prezydenta Wojciecha Kałuża. Nie mogło zabraknąć również podziękowań dla oraz od Żorskiego Centrum Regionalnego. Osoby szczególnie zasłużone otrzymały kwiaty oraz w zależności od płci obdarowywanego utopce bądź utopcule. Wspaniałe osoby chyba ma na szczęście coraz mniej wspólnego z prawdą, a mianowicie siedź w kącie, bałmucie, a znajdą cię. Szanowni Państwo, ja niezmiernie się cieszę z tego, że dzięki pracy, zaangażowaniu tych osób, u których mamy dzisiaj okazję się gościć, ta nasza śląska kultura wychodzi z tego kąta i pokazuje całe swoje piękno. Szanowni Państwo, to jest rzecz niesamowita, że to nasze młode pokolenie może tą kulturę poznawać, z nią obcować i z nią się bawić i cieszyć. I Szanowni Państwo, tak jak na Śląsku od pokoleń już jest, że jak przychodzi nam się z kimś witać, to mówimy szczęść Boże, a jak przychodzi nam za coś dziękować, to mówimy Bóg zapłać. I takie właśnie słowa podziękowania, słowa najwyższego uznania chciałem w imieniu swoim, jak i prezydenta miasta, pana Waldemara Sowy, złożyć na ręce wszystkich tych osób, które są zaangażowane w pracę Żorskiego Centrum Regionalnego. Pozwólcie Państwo, że odczytam jeszcze list prezydenta miasta podpisany przez zastępcę pana Daniela Wawrzyczka. Z okazji jubileuszu działalności Żorskiego Centrum Regionalnego składam wszystkim członkom i współpracownikom serdeczne wyrazy uznania i szacunku dla twórczej i pełnej pasji pracy oraz podziękowania za zaangażowanie włożone w kultywowanie tradycji regionalnej. Z poważaniem, Daniel Wawrzyczek, zastępca prezydenta miasta Żory. Bóg wam życzy. Podczas uroczystości w imieniu kapituły honorowej radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Świerkocki wręczył Żorskiemu Centrum Regionalnemu złotą odznakę honorową, a czterech koordynatorów otrzymało srebrne odznaki. Województwa Śląskiego, ja chcę wręczyć ten wspaniały dyplom oraz odznakę na ręce pani Jadwigi Tabor i chcę Państwu powiedzieć, bo pani Jadwiga Tabor będzie tutaj troszeczkę taka wydawała się zapomniana, ale chcę powiedzieć, że niedawno właśnie podczas jednej konferencji, która odbyła się w klasie numer 2, piątej konferencji metodycznej dla nauczycieli, pani Jadwiga Tabor została odznaczona również złotą odznaką honorową zasłużoną do województwa śląskiego. Po prostu wcześniej. Gratuluję. Koordynatorów Żorskiego Centrum Regionalnego,
srebrnymi odznakami zasłużonego wojewody sąsiedzkiego i poproszę tutaj. Jubileusz był idealnym podsumowaniem zarówno działalności, jak i planów. Żorskie Centrum Regionalne, by poszerzyć wiedzę ludzi młodych na temat swojego regionu, organizuje wiele atrakcji. W ciągu tygodnia młodsi uczniowie uczestniczą w warsztatach tematycznych, podczas których przybliżane są tradycje i zwyczaje ludowe, a uczestnicy mogą zobaczyć stroje ludowe, meble, dawne narzędzia, śpiewać, tańczyć, a nawet wspólnie kisić kapustę czy uczestniczyć w wycieczkach do gospodarstw domowych. Ponadto Żorskie Centrum Regionalne organizuje różnorakie konkursy, czy to literackie, czy edukacyjne. Jest inicjatorem śląskich konferencji naukowych, które corocznie zbierają około 120 uczestników, a także wydaje czasopismo dla dzieci Bajtel oraz czasopismo dla nauczycieli Kaganek. Żorskie Centrum Regionalne spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą, a jego działalność podkreśla znaczenie i piękno tradycji oraz naszego regionu. Stowarzyszenie możemy właśnie mówić. Gratuluję, proszę, gratuluję bardzo. To jeszcze nie koniec. Ja w tym momencie z tymi rękami, koledzy mają drobne kolegi, ale jako rada szykujemy coś specjalnego i chcemy to jeszcze skonsultować z centrum. W imieniu całej Rady Miasta Żory, wszystkich radnych tu obecnych i nieobecnych, dziękujemy bardzo za te 10 lat, gdyż dołączając do tych wszystkich życzeń, wasze działanie na dwóch płaszczyznach jest nieocenione. Ja się podłączyłam do kolegów z Rady, bardzo dziękuję. Każdy miesiąc ma inny temat. Czy jakiś miesiąc szczyci się jakimś szczególnym zainteresowaniem? Mamy 10 tematów. Każdy miesiąc rzeczywiście przyporządkowany jest jakiemuś tematowi, ale powiem, nie ma różnicy między tematami. Ten jest gorszy, ten jest lepszy. Wszystkie tematy są... jest zainteresowanie na nie i do końca roku 2010 wszystkie tematy są zajęte. Nie mamy po prostu ani jednej lekcji wolnej. Wszystkie tematy są zarezerwowane przez nauczycieli. Wszystkie tematy cieszą się takim powodzeniem wśród dzieci, jak i nauczycieli. Chciałam zapytać konkretnie, jak je można zdobyć też? To znaczy tak, są to publikacje, które wydajemy. No oczywiście nie na wszystkie jesteśmy w stanie, nie wszystkie jesteśmy w stanie sfinansować, otrzymać pieniążki. Mimo, że piszemy dużo projektów i z projektów zdobywamy te pieniądze, ale są rzeczy, które mamy wydawane, są wydawane i w tym momencie na przykład Bajtel jest w zajęciach dla dzieci, natomiast pozostałe pozycje można dostać i można je kupić w naszym punkcie informatycznym, prowadzonym przez Muzeum w Żorach.